Witam Was i w dzisiejszym odcinku spotkaliśmy się z Fredką z warszawskiego Rock'n'Roll Tattoo Studio. Tattoo and Piercing dokładnie, tak? Tak. Jesteśmy tutaj na dziko przy pracy. Nie przeszkadzamy, co? Nie. Nie masz problemu z tym, że tatuujesz i rozmawiasz, tak? Nie, czy, nie mam. Nie czy wprowadza Ci to jakiś stan dekoncentracji? Jak będę tatuować, to ewentualnie będę patrzyła się zdecydowanie w tą stronę, nie ma problemu. Nie ma problemu. Powiedz mi, jak to u Ciebie się zaczęło może z tym tatuażem? Czy chciałaś zostać, nie wiem, już dawno, dawno temu tatuatorką, czy przyszło to jakoś tak, spadło to z nieba? Opowiedz coś na ten temat. To już było dawno temu, zanim nawet jeszcze nie miałam 18 lat. Okay. Po czym zrobiłam sobie swój pierwszy tatuaż, jak miałam 16, który sobie sama zakryłam. Sama sobie zrobiłaś, tak? Tak, 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 sama. Planowałam to zacząć, kiedy już skończyłam 18 lat. Tylko wtedy jeszcze nie miałam takich możliwości finansowych ogólnie, jak zacząć tatuować, ponieważ nie mieszkałam w Warszawie. Mieszkałam w małej miejscowości pod Szczecinem. Okay. Później zaczęło się w ten sposób, że po szkole pracowałam. I to była ta właśnie druga moja pasja i zainteresowanie, to pracowałam z końmi. Aha, okej. Okay. Tak. Czyli to jest taka twoja pasja poza tatuowaniem, tak? Poza tatuowaniem, rysowaniem, to było w ten sposób, że czasami nawet poświęcałam się bardziej jednej albo drugiej pasji i później, gdy pracowałam właśnie z końmi, to tak zrobiłam sobie przerwę z malarstwem, z rysunkiem, po prostu no, to trwało kilka lat. Później się przeprowadziłam do Warszawy i poznałam, właśnie miałam takiego kolegę, który tatuował. I on odrobił mi tatuaż. Tak? Ja mu zrobiłam swój wzór, po czym mu dałam. No i tam padło takie pytanie, skoro ja sobie narysowałam wzór, to może byś zaczęła też tatuować właśnie. Ja mówiłam, że już chciałam, już myślałam o tym wcześniej. Po czym, po tym wszystkim sobie przemyślałam, że faktycznie może czas zacząć, chociaż mogłam wcześniej, dużo, dużo. Ale ja się w sumie cieszę, że teraz zaczęłam, bo może są lepsze możliwości w ogóle. To ile lat już tatuujesz? Powiem Ci, niecałe trzy. Okay. Niecałe trzy lata. Pomyślałeś sobie, że kiedykolwiek możesz zostać profesjonalną tatuarką i zarabiać na życie w ten sposób? Czy to tak wiesz było co, dla to sam nie, szok? To było może tak, że chciałam tatuować, nie myślałam o tym, że mogę zarabiać z tego na życie, po prostu chciałam po prostu tatuować, no nie myśląc o tym jako o moim zawodzie, więc to tak samo wyszło. Okej. Okay. A widzisz tą różnicę, jak to jest teraz, w roku 2017, te tatuaże, które teraz wykonujesz, a na przykład te 3 lata temu, tak? Tak, tak, ogromną, ogromną. Moim zdaniem dobrze zrobiłam, przenosząc się też z jednego studia do drugiego, w którym musiałam podjąć decyzję, ponieważ jak zaczynałam, to nie miałam aż takich możliwości ani kolegów, od których mogłam się uczyć w jednym miejscu i moim zdaniem cały progres polega na tym, że się mogłam nauczyć od kogoś też, kto tatuował lepiej ode mnie. Czyli byłaś pod nadzorem, tak? Tak, tak, tak. I to zdecydowanie polecasz, tak? Żeby jakiś czas tatuować pod nadzorem kogoś, tak? Który... Oczywiście, że tak. No, moim zdaniem jak ktoś nawet już opanuje jakąś technikę, to powinien w kwestii samorozwoju zacząć pracę w jakimś studiu, w którym, a nawet się uczyć, albo będąc praktykantem, w którym już będzie mógł się czegoś więcej dowiedzieć albo nauczyć od kogoś bardziej doświadczonego, może w ten sposób. Powiedz mi, jak określasz swój styl? W jakim stylu tatuujesz najbardziej, najchętniej? Wiesz co? To jest coś pomiędzy może neotradycyjnym, a cartoonem. Ogólnie bardzo lubię pracować na konturach. I to, wiesz co, to niekoniecznie musi być dany styl. Po prostu nie wiem, jak może. No i to cartoon połączony z neotradycyjnym. Jakiś może new school.
No to jest jeden z moich ulubionych styli, którymi pracuję chętnie. Są też czasami dla małej zmiany robię niekolorowe prace, czarne. Bardziej tak teraz technicznie, czym ty przybywasz tatuaż w trakcie zabiegu? Mam taki płyn z pizzy. Jest moim zdaniem skuteczniejszy niż przecieranie mydłem. Okej. Okay. Ja mam dla ciebie prezencik, żebyś wypróbowała sobie Izer w trakcie zabiegu. Ja na tym też już byłem tatuowany. Trochę koi ból, zdecydowanie koi ból, no i usuwa te wszystkie sywy i zanieczyszczenia. Ja się tutaj położę. Jestem zainteresowany. Tak? No może jeszcze nie teraz, ale... Okej, to proszę, to wytestujemy. Przetestujemy. Jak dojdziemy do piszczela. Dziękuję. Okej, czekaj. Za miłe prezenty, chociaż gwiazdki jeszcze nie ma. A do ciebie mam jeszcze pytanie. Czym ty goisz swoje tatuaże? To klasyka jakaś. Bepanten i... Mhm. Chyba tyle, nie? Folia. Wychodzi. No widzisz, a ja mam dla ciebie Easy Tattoo Krem. Ja go uwielbiam, też stosuję. Moja taka uwaga co do tego jest taka pozytywna, że moje ubrania nie są brudne i takie zatłuszczone. To jest bardzo ważne. O właśnie, to jest ten plus. No niestety przy Bepantenie t-shirty idą tak, właściwie na zmarnowanie, tak, nie? A tutaj tego problemu nie ma. I to jest ten plus. Nadchodzi lato, jak już będziesz miał tatuaż wygojony, to posmaruj sobie. Wow. UVA 50. Bardzo dobrze. Także ja jestem z tych produktów zadowolony i myślę, że też będziesz zadowolony z tych produktów. Dziękuję. A tobie Fredka tutaj jeszcze zostawiam całą resztę prezentów. Po zakończonej pracy też masz tam bardzo, bardzo dziękuję. Specyfiki, także wytestujecie to dzisiaj na pewno. A ty jak odczuwasz teraz ból w trakcie tutaj teraz? Bo tak sobie pykasz na tym komputerze i jakoś to na tobie wielkiego wrażenia nie robi. Wiesz co, no ja... Mam pracę do zrobienia, więc jakby to jest to. Natomiast mi próg bólu się jakby obniża, czy podwyższa w czasie robienia, czyli po 2 godzinach na przykład boli mi dużo więcej. Tak? Pod koniec już jest hardkorowo, no ale to chyba normalne jest. Natomiast mam tak, że czasami ludzie mi mówią, o, to będzie bolesne miejsce, nie? Mm-hmm. Po czym, wiesz, jak wydzielamy i właściwie wpływa to po mnie jak po kaszce, natomiast dochodzimy do jakiegoś miejsca dosłownie, wiesz, 3 mm dalej, 4 mm dalej, tak? I jest hardcore, nie? Wow. Jakoś mam być może nerwy bliżej skóry, coś takiego i dosłownie jest kilka punktów, których mnie będzie bolało i jak jest kontur, i jak jest kolor, a wiesz, a centymetr dalej już nie. Więc... To właśnie, to jest takie odczucie też czasami mam. Myślę, że jak tego Izera użyjecie, tego foam, to... No jest to ulga. Ostatnio sobie właśnie dłoń tatuowałem, tak niedawno, no i właśnie też po zażyciu tego, no ja osobiście nie lubię bólu i też miałem takie sytuacje, że musiałem zrezygnować z sesji, a to by się takie coś przydarzyło, że klient powiedział, dobra, stop, kończymy. Były takie momenty, kiedy dawaliśmy sobie jeszcze jedną szansę, to dobrze, to spróbujemy, zrobimy małą przerwę, ja wtedy użyłam takiego środka też znieczulającego, podczas robienia, po czym powiedziałam, że jeżeli będzie dalej bolało, to przerywamy, najwyżej zrobimy drugą sesję. Przeważnie kończyliśmy do końca z kolorem. Miałam też taki przypadek podczas sesji, już podczas kolorowania po konturze, klientka mi zemdlała. Zemdlała? Zemdlała, wow. Tak. Widząc, nie to, że ją bolało, tylko widząc podczas kolorowania swoją krew. A pod tym kątem, tak? Tak, a to był ten łabędź, który tutaj wisi. Tak, aha. To było na tej sesji i to była fajna historia, ponieważ ona zemdlała, zaraz ją ocuciliśmy, to dosłownie była ułamek sekundy, może jakieś 2-3, po czym wstała i powiedziała, że chyba zasnęła. I miała sen nawet przez ten krótki czas, że pochylał się nad nią mężczyzna w ciemnych włosach. I nazwaliśmy tego łabędzia Zeusem i on w ogóle tę pracę się tak nazywa. To samego tutaj, z samej historii tego, gdy Zeus schodził na ziemię pod postacią łabędzia, aby podrywać inne kobiety, ponieważ miał żonę.
i przyszedł do niej podczas, podczas tej sesji. Czyli to jest takie, taka historia. Taka historia konkretna, czyli z totalnego odejścia aż w takie klimaty niebiańsko, piekielne w ogóle. No ale to są różne historie, różne się historie przydarzają tak. I ja się wcale nie dziwię, takie coś się dzieje, bo jednak to jest stan jakiś tam emocjonalny, te tatuowanie, tak? Niektórzy się do tego długo przygotują, a później, ale co zrobić, nie? To powiadasz, że konie to twoja pasja, tak? Tak, od zawsze. I zapraszam was do stajni, gdzie mam swojego. No to co, lecimy? Płatnego, pewnie. Skończymy i lecimy. Także dziękuję ci bardzo za zaproszenie tutaj do twojego ulubionego miejsca poza studiem, tak? I mówisz, że tutaj czujesz się bardzo dobrze i to jest taki twój relaks, tak? Dokładnie. Po prostu odpoczywam po przyjeździe ze studia. Tak to przyjeżdżam do domu i brakowało mi zawsze czegoś, a to już jest mój drugi koń w sumie i miałam taką przerwę pomiędzy nimi i wróciłam z powrotem. Co to jest za koń? Opowiedz sobie o nim więcej. To jest czteroletni koń arabski, czystej krwi. Został kupiony od takiej dziewczyny. Wcześniej stał u takiego pana mechanika, marnował się. Teraz przyszedł do stajni. Jeszcze to jest jego druga stajnia w sumie, bo nie stał w stajni wcześniej. No i zaczynamy pracę. To jest młody koń, ma 4 lata. Wstępnie zajeżdżony. Teraz jako tako mamy treningi na ląży póki co. No i do przodu będziemy szli. Przyszłościowo wiążę go jakimiś rajdami długodystansowymi, za czym będzie się nadawał. Jak nie, to będziemy po prostu jeździć sobie po lesie. Ten koń mnie nie kopnie teraz? Nie, on nie kopie. Nie? To jest naprawdę... pogłaskaj go. No co to, wiesz. O, zobacz, już cię lubi. Już nie bój się. Nie bój się, to jest... To jest koń misiek po prostu. Mógłby się swoje dziecko z nim zamknąć w boksie i by po prostu mógł spać między nogami. Jeżeli mnie zabraknie po tym odcinku, to wiecie, gdzie mnie szukać, nie? Gdzie leży. Nie no, konik ładny, tak? I czteroletni koń to jest młody koń, tak? Młody w sumie, taki bardzo młody, to można by powiedzieć, że miałby 2 lata. No ten już ma 4 i dopiero zaczyna swoją przygodę z jeźdźcem, więc na początku de facto po prostu jeszcze przychodzi taki okres buntu. Tym bardziej, że to jest świeży wałach, jeszcze do niedawna był ogierem, więc był bardzo wesołym konikiem, teraz już się trochę uspokoił i myślę, że już niedługo sobie pojedziemy do lasu, pewnie będzie zadowolony. O, i do kamery, tak, Wiguś lubi chyba kamery i swoją koleżankę w boksie tam obok. No, już widzę, że się przywitać chce z nią. Chociaż... jeszcze tak, szczotkę to lubi, no. Szczotkę to lubi. 3 razy byś przyjechał do niego i byś... Konie nie są mi obce, bo ja tam mam też kilka koni w pobliżu tam, gdzie ja mieszkam, ale żeby się nimi zajmować, no to jednak trzeba chyba trochę czasu, tak? Czyli dużo czasu poświęcasz salonie, dużo czasu poświęcasz koniu, tak? Dokładnie, czasem po pracy ze studia wracam do domu 23, ale teraz się tu przeprowadziłam niedaleko, więc będę miała z 15 minut na pieszo do stajni, więc to tyle właśnie z tego szczęścia. A powiedz mi, co teraz robisz z tym koniem? Teraz jest na tak zwanym treningu na ląży. On głównie ostatnio chodzi na ląży, zanim będę na nim jeździć, to już musi przejść taką lążę. Możesz, jak chcesz, możesz stać nawet w środku. Tak? Tak. Spróbujemy. Poruszać się, o właśnie. Jak widzisz, no i on idzie sobie z tempem, to jest taka rozgrzewka przed tym, jak będzie, wiesz, galopował albo kłusował, to najpierw musi sobie rozgrzać stawy, to tak jak u ludzi. Masz przed bieganiem. Czyli wszystko ma swoje zasady, tak? Dokładnie. Wszystko ma swoje zasady i on też musi znać wszystkie zasady, bo to jest, jak mówię, młody koń. On nie może na przykład robić na razie, zdominować się. Po prostu to jak każdy koń. Na początku, jak ma nowego właściciela albo nowa osoba jest, to próbuje sobie ciebie zdominować, ustawić w stadzie, bo to koń stadny. On już wczoraj mi też test zrobił, po czym mu się nie udało i musiał biegać galopem 20 minut. No i mi się wydaje, że pamięta wczorajszą lekcję i dzisiaj by takiego czegoś nie powtórzył. Wigo, babcia szybciej na jednej nodze chodzi.
Ja jestem za tym, żeby był cały dzień na dworze, bo to koń powinien chodzić codziennie na zewnątrz, wyjść z innymi końmi. Niektóre konie sportowe stoją cały dzień w boksie same i to jeszcze w ochraniaczach. Nie jestem zwolenniczką takiej metody. Dobrze, także dziękuję bardzo za pokazanie, co tu się dzieje. Wam dziękuję. I widzicie, tatuażysta, tatuatorka, to też tylko człowiek ma swoje pasje. Jak widać, dosyć dobrze to wykonuje, bo tutaj ten koń widać, że lubi fretkę. Wam dziękuję za ten odcinek. Dajcie łapkę w górę, jeżeli polubiliście ten odcinek, tak? Dajcie dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Polubcie projekting na Facebooku, na Instagramie i zobaczcie w opis. Tam mam dla was dużo ciekawostek. Dziękuję bardzo, hej!